Słuchajcie, kochani, zbliżamy się do końca projektu Klub Babcia Codziennie, ponieważ projekt Klub Babcia Codziennie przewidziany jest do końca roku bieżącego, 2021 roku jest przewidziany koniec projektu Klub Babcia Codziennie. Tak na marginesie powiem, to chyba, mam nadzieję, że to nie znaczy, że projekt Klub Babcia w ogóle zostanie zatrzymany. No, tego nie wiem, to nie ode mnie zależy. To gdzieś tam jest tam napisane. Dobra, więc teraz zostały 4 dni do końca projektu Klub Babcia Codziennie. Także odliczamy! 4. Dzisiejszy temat Klub Babci Codziennie to są święta i jedzenie. Więc ze świątecznych potraw to ja najbardziej lubię barszcz i karpia. Karpia we wszystkich postaciach. Smażonego, w galarecie, po żydowsku. Wszystkie karpie uwielbiam. Co do śledzia zaś, mam pewne zastrzeżenie do śledzia tak zwanego, no, do śledzia po polsku. Bo nie lubię go, bo jest albo za słony, albo zbyt octowy. Ja bardzo lubię śledzie, ale na sposób skandynawski. One są słodkawe, są miękkie. No lubię śledzie po skandynawsku, ale dobra. O gustach się nie dyskutuje, prawda? Ja to lubię. A w ogóle teraz co najbardziej lubię, słuchajcie, powiem wam, robaczki. Najbardziej lubię suche kromki bułeczek, które kładę jeszcze do piecyka i tam je sobie tak grilluję w tym piecyku. Suche kromki bułeczek, potem maczam je w oliwie i obkładam czosnkiem. No to po prostu najbardziej lubię. Oprócz tego lubię na przykład krewetki i kozi ser. Mięsa nie jem, nie lubię chleba, ale dobra. A ze słodyczy lubię gorzką czekoladę. To tak się wam zwierzyłam. Klub Babcia Codziennie. Ale, klub nie zamknięty. Nie było elegancko.